troszeczkę o rynku e-commerce. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o platformy? Nie wiem, czy tutaj widać napis, natomiast teraz przejdziemy do takich trzech segmentów dotyczących już samego sklepu, samego WooCommerce'a. Postaram Wam się przedstawić i udowodnić to, że tak naprawdę nie trzeba płacić nie wiadomo jakich pieniędzy, żeby mieć fajny sklep internetowy, który sprzedaje dosyć ciekawy produkt. Pokażę Wam to na przykładzie strony soliści.pl. Jest to serwis, może niektórzy z Was mieli okazję skorzystać z usług tej grupy, która oferuje zorganizowane wyprawy w różne zakątki świata. Zazwyczaj w takiej formie bardziej studenckiej, gdzie mieszka się w hostelach, wędruje się z plecakami na plecach, niż w formule hotelowej, natomiast jest to dosyć popularna formuła ostatnio i bardzo dużą popularnością cieszy się ich serwis, który jako Cut2Code mieliśmy okazję tworzyć. Pierwszy segment to pozyskanie klienta, czyli wszystko co tak naprawdę powinien zebrać sklep, aby użytkownika pozyskać. I tutaj przedstawię Wam takie cztery elementy, które wdrożyliśmy w tym sklepie, mające na celu właśnie zachęcić tych użytkowników do przyjścia właśnie na stronę soliści.pl i tam dokonanie zakupu. Następnie przejdziemy do przeglądarki internetowej i porozmawiamy troszeczkę o samej sprzedaży, czyli jakie funkcjonalności powinny być w takim sklepie, aby ten użytkownik zdecydował się na zakup. Tak jak wspomniałem na początku, nie zawsze sama opcja kup w tym momencie jest wystarczająca, czasami trzeba dodać jeszcze parę fajnych takich elementów, które spowodują, że stajemy się bardziej wiarygodni i użytkownicy są skłonni zapłacić właśnie nam za daną usługę czy produkt, a nie naszej konkurencji. I trzeci segment to będzie utrzymanie klienta, czyli rozwiązania, które wdrożyliśmy w serwisie w celu odzyskania użytkowników, którzy już korzystali z naszych usług, albo użytkowników, którzy byli w serwisie, ale finalnie zdecydowali się na zakup. Widocznie w wyszukiwarkach internetowych, tak jak wspomniałem, WordPress i WooCommerce jest dobrze zoptymalizowany i tak naprawdę nie wymaga jakichś szczególnych zabiegów, natomiast jest taka jedna wtyczka Yoast SEO, darmowa oczywiście, która tak naprawdę umożliwia w bardzo prosty sposób edycję wszystkich parametrów naszych podstron produktowych, jak też podstron z treścią. Tutaj po prawej stronie macie screen, jak to wygląda. I tutaj w tym miejscu mamy taką małą wizualizację, w jaki sposób będzie prezentowana nasza strona w wynikach wyszukiwania Google'a. Jeżeli sobie klikniemy w taki element, mamy możliwość edycji tego elementu bezpośrednio w panelu CMS, bezpośrednio w sklepie, zapisujemy i to po jakimś czasie automatycznie pojawi nam się w Google. Oczywiście w tym momencie, jak dopiero robot przejdzie przez nasz serwis i zauważy, że nastąpiła jakaś zmiana. Ciekawą funkcjonalnością tej wtyczki jest to, że mamy taką analizę czytelności i to, czy strona jest dobrze zoptymalizowana pod kątem SEO. Mamy takie czerwone buźki, mamy takie czerwone progress bary, które pokazują nam, czy na przykład długość tytułu strony jest odpowiednia. Czy na przykład wyprawa na Kubę to jest dobra forma prezentacji tego produktu, czy może powinna być wyprawa na Kubę w celu uzyskania zapomnianych wspomnień. Teraz oczywiście troszeczkę szyję, bo nie jestem specjalistą w dziedzinie SEO, natomiast jest pewien limit znaków, który warto mieć na uwadze i się w niego wbić, tak żeby Google dobrze naszą stronę wypozycjonował. I to wszystko tak naprawdę narzędzie nam umożliwia. Nie musimy mieć jakiejś szczególnej wiedzy, wystarczy, że mamy lekki polot, jeżeli chodzi o pisanie treści, tworzenie, lekkie pióro. Możemy to zrobić sami. Jeżeli chodzi o widoczność asortymentu sklepu w social mediach, jest również darmowy komponent dostarczony bezpośrednio przez Facebooka, który pozwala nam automatycznie zintegrować nasz sklep z platformą facebookową i prezentować w formie reklam albo w formie kafelków w naszym sklepie internetowym na Facebooku produkty, które mamy w WooCommerce zaimportowane. Tak naprawdę trzy kliki, podanie tylko naszego ID do konta reklamowego, zalogowanie się na Facebooka i już możemy działać. Użytkownicy, którzy wejdą na nasz serwis, a my opłacimy potem kampanię remarketingową, będą, że tak powiem, nękani naszymi reklamami. Tutaj macie przykład akurat reklamy, która pojawia się na moim koncie facebookowym, kiedy przeglądam sobie feeda. Jest informacja o tym, że ktoś nie dokończył wyboru wyprawy marzeń, czyli prawdopodobnie zapomniał remarketing w momencie, kiedy byłem na koszyku, dodałem sobie wyprawę do koszyka, ale finalnie nie dokonałem zakupu. Czyli dzięki temu algorytm wie, że warto tę osobę męczyć, ponieważ była zainteresowana wyprawą w tym przypadku na Islandię, więc pokazuję mu Islandię na Facebooku, może w końcu się skusi i tego użytkownika odzyskamy. A jeżeli byłbym nowym użytkownikiem, który nigdy jeszcze nie był na stronie solistów, to prawdopodobnie dostałbym reklamy o tym, że jakie mam plany wakacyjne albo co robię w majówkę i również rekomendacje jakiegoś konkretnego produktu. Wszystko dzięki prostej wtyczce Facebook for WooCommerce. Szybko wydbanie się serwisu to ostatni z elementów, który chciałbym poruszyć w tej części dotyczącej pozyskiwania użytkowników. Myślę, że sami doświadczyliście często takiego zjawiska, że strona ładuje się bardzo wolno i jesteście tak zirytowani sytuacją, że zamykacie przeglądarkę bez oczekiwania na pełne doładowanie się treści.
Szczególnie w przypadku serwisów e-commerce'owych jest to bardzo istotne, ponieważ jak obliczył Walmart, czyli tak naprawdę duża sieciówka ze Stanów Zjednoczonych, która zajmuje się sprzedażą, opóźnienie ładowania się strony o jedną sekundę, może tak, przyspieszenie ładowania się strony o jedną sekundę powoduje wzrost sprzedaży o 2%, jeżeli mówimy o biznesie online, więc jest o co powalczyć, szczególnie jeżeli serwis jest spory i ma duży potencjał na optymalizację. Powyżej też widać taką krzywą łamaną, prosto łamaną, o może tak, która pokazuje wpływ szybkości serwisu, szybkość ładowania się serwisu na pozycję strony w Google. Czyli jak widać, nie tylko ma to wpływ na samą konwersję i poziom zakupów na stronie, ale również na to, jak jesteśmy widoczni, jak jesteśmy odbierani przez Google'a i czy będziemy wysoko sklasyfikani w ogólnym rankingu. I tutaj jest rozwiązanie WP Rocket, które osobiście bardzo rekomenduję. W tym przypadku jest to wtyczka płatna. Płacimy raz i mamy dożywotnią licencję. Wtyczka ta automatycznie kompresuje nam niektóre skrypty znajdujące się na stronie, automatycznie optymalizuje kod. Jeżeli znaczymy pewne opcje, możemy też automatycznie skompresować swoje zdjęcia. I w przypadku strony solistów udało nam się tak naprawdę przyspieszyć serwis o 73 sekundy, zmniejszyć liczbę zapytań wysyłanych na serwer o 100, czyli o połowę, co jest bardzo dobrym wynikiem. I zredukowaliśmy wagę serwisu o 7 MB, co w przypadku użytkowników mobilnych jest dosyć sporą oszczędnością megabajtów, szczególnie gdy wciąż pakiety gdzieś tam się kończą i zwalniamy do 1 megabita na sekundę. Więc ta wtyczka robi to wszystko za nas, nie musimy wiedzieć, jak to przebiega. Zaznaczamy parę opcji, zapisujemy i to się dzieje w tle. Sprzedaż. Tutaj tak naprawdę chciałbym poruszyć taką kwestię pewnego modelu opracowanego przez firmę Winterfunnel. To jest firma zajmująca się optymalizacją konwersji. Oni bardzo często wizualizują swoje teorie w formie tutaj takich samolotów i powietrza. Ten model bardzo dobrze pokazuje nam, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do zagadnienia projektowania sklepów internetowych, do zagadnienia prezentacji tych produktów później na sklepie i w jaki sposób użytkownicy tak naprawdę później odbierają te treści, które my mamy na swojej stronie, na swoim sklepie. I tak, mamy tutaj takich sześć elementów, które teraz omówię. Ten value proposition to jest tak naprawdę to, co oferujemy na swojej stronie, czy jest to usługa, czy jest to produkt. I mamy pięć sił, które wpływają na to, że ta wartość tego produktu rośnie w oczach użytkowników. I mamy tak, dwa czynniki, które pchają nas do góry, powodują, że użytkownicy są zainteresowani, więc bardziej cenią sobie nasz produkt od produktu naszej konkurencji. I dwa czynniki, które powodują, że jednak są mniej skłonni, aby nabyć produkt z naszej strony. Dodatkowo to wszystko jeszcze jest podpalane czynnikiem czasu. Więc tak, value proposition jest to wartość naszego produktu w oczach użytkownika. Clarity to jest informacja o tym, jak użytkownik odbiera serwis, czy jest ten serwis prosty w odbiorze dla niego, czy gubi się na nim, czy w łatwy sposób może dokonać konkretnej interakcji, która jest dla niego w tym momencie akurat potrzebna i ważna. Czyli na przykład dodaj do koszyka, albo sprawdź informacje o wylocie, sprawdź cenę, a może powiedzmy zobacz, z kim polecę na tą wyprawę. Relevance, informacja o tym, że użytkownik, który wchodzi na sklep, na stronę, ma konkretne oczekiwania. Jeżeli wchodzę na serwis, który oferuje sprzedaż wycieczek, tak jak w tym przypadku, liczę, że będą stały treści związane tylko i wyłącznie z tego typu aktywnością. No i tak, jak za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć, się dzieje w tym przypadku. Czynnikiem, który ściąga nas w dół, no dobra, zacznijmy od distraction, czyli tak naprawdę wszystkie przeszkadzajki, które gdzieś na stronie się pojawiają. Jeżeli strona jest za bardzo przeładowana kontentem, treścią, dużo się dzieje, użytkownik finalnie nie wie, co zrobić, gubi mu się gdzieś ten guzik, który ma spowodować kliknięcie i zakup, więc trzeba tutaj zachować taki dobry balans pomiędzy ilością treści i formą jej prezentacji, a rozpraszaniem użytkowników i odciąganiem jego uwagi od zakupu produktu. I obawa. Jeżeli użytkownik na przykład nie słyszał wcześniej o Twoim sklepie, nie słyszał tego od znajomych, nie byliście wysoko w Google, nie widać Was na Facebooku, może mieć pewne obawy, czy nie jesteście firmą próbującą wyłudzić od niego pieniądze i w tym przypadku warto stosować parę zabiegów, które spowodują, że jednak nam zaufa. I czynnik, który tak naprawdę jest takim zapłonem, czyli urgency, pilność, to może być coś pozytywnego i negatywnego, jeżeli użytkownikowi się na przykład śpieszy, aby coś zakupić, albo widzi, że jest ostatni produkt na stanie, zdecyduje się na zakup. Jeżeli powiedzmy aż tak bardzo mu się nie śpieszy, no to poczeka z zakupem, będzie szukał dalej. Dobrze, szybko przejdźmy, bo widzę, że czas nam się kończy do samego serwisu. Żebyście też mieli okazję zobaczyć, jak ten żywy organizm wygląda, chociaż światło nie zgasimy, tak? To używałem po poprzednim.
serwis. Serwis podróżniczy ma tak naprawdę zadanie nakłonić użytkownika do zakupu konkretnej wyprawy, jak również dostarczyć im wiedzy na temat podróżowania. Nie tylko wiedzy na temat konkretnego kraju, ale również jak spakować się na wycieczkę, jakie trzeba zabrać, jakie dokumenty są wymagane i tak dalej. Więc mamy tutaj serwis, który tak naprawdę w dużej mierze sprzedaje dzięki swoim zdjęciom, dzięki temu, w jaki sposób zaprezentowane są wyprawy. Zobaczmy sobie, jak taki produkt wygląda, bo to jest to, na co tak naprawdę użytkownik zwraca uwagę, czyli jak wysoko oceni wartość naszego produktu. Mamy tutaj, teraz załadowała się widok mobilny ze względu na rozdzielczość, natomiast na desktopie prezentacja jest troszeczkę inna, więc jak wejdziecie sami, żebyście się nie zdziwili, że jest to troszeczkę inaczej prezentowane na desktopie. I wszystkie te informacje tak naprawdę mają na celu zachęcić użytkownika do zakupu. W momencie, kiedy użytkownik zejdzie sobie na dół, ma możliwość wybrania konkretnego wariantu i zapisu się na wyprawę. Jeżeli na przykład jest zainteresowany konkretnym terminem, a nie może tego w tym momencie dokonać, zapisuje się na listę rezerwową. Jeżeli klikniemy sobie zapisz się na wyprawę, trafiamy do koszyka i tutaj tak naprawdę następuje coś, co jest bardzo istotne z punktu widzenia sklepów, czyli tak zwany upsell albo też cross-sell, w zależności od tego, co sprzedajemy. Tutaj staramy się jeszcze użytkownikowi dopchnąć kilka dodatkowych elementów, które zwiększą wartość koszyka. No i na końcu mamy opcję do zapłaty. Zaraz tak, żebym już tylko zebrał myśli. Dobrze, od razu przejdźmy do kolejnego punktu. Jeżeli wspominałem wam o tym, że ważne jest, aby użytkownik miał poczucie, że firma jest wiarygodna, że nie są to firmy, które wyłudzą od nas pieniądze, więc warto na takiej stronie stosować chociażby informacje o tym, że jesteśmy licencjonowanymi dostawcami konkretnej usługi albo że mamy certyfikację umożliwiającą nam prowadzenie tego typu działalności. Możemy sobie w tym przypadku zobaczyć oryginalny certyfikat wystawiony przez urząd, który umożliwia organizowanie wyjazdów zbiorowych. Dodatkowo oczywiście jest coś takiego jak social proof, czyli to, co mówią o nas użytkownicy, którzy już skorzystali z usług naszej firmy. Jest to dosyć dobrze eksponowane w przypadku tego serwisu na stronie głównej, gdzie można sobie przeczytać, co twierdzą osoby, które na tej wyprawie już były. Ponieważ czas nas troszeczkę nagli, więc troszeczkę przyspieszę i nie będę pokazał wszystkich ekranów, natomiast myślę, że adresy pamiętacie i będziecie mogli sobie sami przeklikać. Natomiast chciałem wrócić do prezentacji, która tutaj jeszcze mówi nam o trzech, przepraszam, nie to. O trzech bardzo ciekawych funkcjonalnościach, które zostały stworzone customowo, typowo pod właśnie stronę solistów, to integracja z CRM-em. Polega to na tym, że wszyscy użytkownicy, którzy wchodzą do serwisu, są oznaczani pewnego rodzaju plikami cookie, czyli zostawiają swój wirtualny świat w przeglądarce. I ten ślad wędruje z nimi przez różne urządzenia i przez różne aktywności, których podejmują. Część informacji składowana jest poprzez warstwę przeglądarkową i na przykład mamy informację o tym, że odwiedzałem konkretną wyprawę. To zapisywane jest w CRM-ie, w tym przypadku jest to Cinerise, produkt polski z Krakowa. Natomiast jeżeli użytkownik wykona jakąś akcję typu zakup, wycieczki, zapłacenie za tą wyprawę, informacja trafia z poziomu serwera. Czemu to ma służyć? Temu, że dzięki temu CRM-owi jesteśmy w stanie tak naprawdę tych użytkowników później segmentować i odpowiednio kierować do nich komunikat, który związany jest z konkretną aktywnością. Jeżeli widzimy, że ktoś kręcił się po stronie, czytał dużo materiałów o Kubie, możemy za chwilę puścić do niego kampanię, która mówi: hej, mamy specjalną promocję na Kubę, wybierz się z nami. Jeżeli widzimy, że użytkownik kupił wyprawę razem z swoją partnerką, to za chwilę możemy mu zaproponować jakąś wyprawę, która będzie typowo we dwoje, w bardziej romantyczne miejsce i może niekoniecznie z plecakiem. Samo narzędzie to CRM-owe, które tutaj wspomniałem, poza możliwością wysyłki maili, SMS-ów, puszy w przeglądarce internetowej, daje też możliwość tak naprawdę integracji z Messengerem, czyli w tym miejscu również można z użytkownikami rozmawiać i tak naprawdę z różnych punktów, z różnych kanałów do nich uderzać, aby ponownie zdecydowali się na zakup w naszym serwisie. Zbieranie feedbacku to również rozwiązanie dosyć customowe. Zależy w tej firmie na tym, aby po odbyciu wyprawy zbierać informacje o tym, co mówili użytkownicy, co należy zmienić w kolejnych wyprawach. Wszystko dzieje się automatycznie. Użytkownik po powrocie, kilka dni po powrocie, dostaje maila z prośbą o tym, aby wypełnić ankietę powyjazdową. Ona generuje się automatycznie, dane zbierane są anonimowo.
i później wizualizowane w formie gwiazdek i review na stronie głównej. Również wykorzystano jest tutaj darmowe rozszerzenie do tworzenia formularzy, plus mała modyfikacja, która powoduje, że jest to wszystko robione automatycznie po stronie serwisu. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to program lojalnościowy, czyli zbieranie punktów. W tym to jest coś, co tak naprawdę wszyscy lubią i jest to element grywalizacji. Czyli za dokonanie zakupu, za polecenie wyprawy innej osobie, za polecenie członkostwa innej osobie, za wypełnienie ankiety, dostajemy pewne punkty, które później możemy wymienić na złotówki i za te złotówki polecieć na kolejną wyprawę z firmą. Czyli koło samo się napędza i tak naprawdę dzięki temu możemy tego użytkownika ponownie zaktywizować, a tym samym lojalizujemy go z naszą właśnie marką, a nie inną firmą. Podsumowaniem, ostatnie 5 punktów. Sklep internetowy to tak naprawdę nie tylko platforma do sprzedaży, ale również to wszystko, co ma spowodować, że użytkownik przyjdzie do tego sklepu i do niego później powróci, kiedy będzie z tych zakupów zadowolony. Nie trzeba wydawać dużej pieniędzy, żeby stworzyć fajny sklep. Wystarczy podstawowa wiedza o tym, co chcemy mieć w tym sklepie, WooCommerce i WordPress. Wiele z tych podstawowych funkcjonalności, które potrzebujecie do zwykłego sklepu, od razu są zainstalowane w WooCommerce, wystarczy je wyklikać. Jeżeli czegoś nie ma, wystarczy to doinstalować z marketu albo z darmowego stworzenia, albo z płatnego. I najważniejsza rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć, to tak naprawdę nieważne, z jakiej platformy użytkownik będzie korzystał, ważne, żeby użytkownik końcowy, czyli wasz klient, był w centrum tego całego procesu, żeby wszystko, co zostanie wyprodukowane i zaplanowane, było zrobione pod tego użytkownika. Czyli jeżeli jakiś CMS, platforma e-commerce jest dla was bardziej intuicyjna jako dla właścicieli, niech to nie będzie elementem, który przeważy na rzecz wyboru tej platformy, jeżeli będzie to się działo kosztem tego, że użytkownicy będą mieli problem z obsługą tego po stronie przeglądarki. Dziękuję bardzo.